Kurde, to się wszystko zamienia w taką dżunglę. Czerwono-zieloną, ale dżunglę, no. Bardzo interesujący pomysł. Ludzie rzeczy nie widziałem nigdy takiego pomysłu. Przypomina to takie... Nie wiem, takie mam bardzo dziwne skojarzenia. Jakieś takie symulatory, Gianty typu SimCity, czy czegoś w tym stylu. To jest trochę jak trzeba... zarządzać tym wszystkim, tym całym ekosystemem. No, macie więcej. Nie dajcie się zjeść. Nie mogę się do nich zbliżać. Raczej mi uciekną. Złota dzonka. Wolę ją wziąć i dać jakąś normalniejszą niż poświęcić. Bo jednak bardzo dużo daje tam ta zła zoła. Bardzo dużo biomasy. I bardzo głupi by było pomysłem poświęcić. O! Właśnie zauważyłem, mam 5 gwiazdek. Dobra, to dawaj nasionko, mam cię. Zobaczymy, jak teraz mocno świeci się nasza wielkie... ile sadzonek. Dobra, ryzykujemy? Tak, ryzykujemy. Zawsze się przyda. Sadzonki z sadzonkami. Dawaj. A, tu mam max, tu mamy 8, tu mamy 3. Dobra, jeszcze parę wodnych bym wziął. O, dziękuję ci. I lecimy dalej. This Alveopyrus is currently at its highest activation level. Does that give you any additional data? Świeci jak kolejka w moim pokoju. Scanning. This Alveopyrus produces a larger quantity of electrochemical energy than it requires for sustenance. What happens to this surplus electrochemical energy? It is transferred down the root-like organs to an unknown destination, deep in the cave. Teraz muszę sobie wyobrazić, że to jest taka malutka elektrownia kioła. O! Cel wykonany, zwiększyliśmy biomasę. Okej. Przyjrzyjmy się. Mamy dwa kierunki, którymi możemy się przedostać. No nic przeciwko. Wezmę górną drogę. Zabawa. Ojej. The ground reports an unusual marks produced by all of Octo's appendages. Other than those 5 of his appendages not appearing in these marks. That is worrisome. Could it be that Octo has been damaged? How far can he proceed on just 3 limbs? His robot form would be capable of inefficient ground movement with 8 appendages. Other than those 5 of his appendages not required for inefficient movement. Taka na przyszłość informacja. Doświadczenie z grami platformowymi nauczyło mnie zawsze korzystać z wyższej drogi. Dobra. Niby to jest naturalne, ale to mi wygląda na po prostu dziurę po jakimś dziale laserowym. Dobrze, nie musimy się bawić. Spalimy naszego plecaka. Te kolce są nadal interesujące. Takie nietypowe. Dobra, lecimy dalej. Get a word in edgewise. I would set you to verbose just to see what. Hey, Leon. Where are you? Why is your signal coming out of the smoking crater that used to be the outpost? Hello, Amani. I have discovered a deep vertical shaft. It must channel my signal all the way up to the surface. Yeah, sure looks that way. Crazy. Whoa. What's this about Octo? We found more traces of Octo, but also evidence that his limbs were damaged. What? I really hope not. That's the absolute worst thing that could... Oh. No, I get it now. No, it's cool. Oh, wow, this is great. Octo has a subroutine where he plants 3 feet and extends the other 5 limbs for long-range scanning. This shaft is a perfect place since it channels signal so well. I have discovered an unfactual observance. Octo's library includes less than 1 scanning subroutine, which... That art. Always so wacky. Who knows what he means when he talks, right? Back to Octo. There's only a couple of reasons he would scan like that.
I wonder which one it is. I'm gonna look into it. Dobra. Kto by z was się zamienił... Kto by z was zamienił Arta na Okto? No bez... Ten Okto to jest taki mądry, taki... Zostawia nam ślady, nie. Patrząc na wskaźniczek na górze, będziemy musieli jeszcze trochę biomasy wyprodukować, aby przesunąć się dalej. Okej. Nie mam nic przeciwko. A chwila. Gdzie jest to dolne przejście, które widzieliśmy wcześniej? Mapa. Proszę o mapę. No nie mówcie mi, że to jest... Że nagle taki duży teren przebiegliśmy. Nie, to... Nie, to jest akurat głupie. Czemu? Właściwie moglibyśmy sami ten teren przebiec. Co to jest za problem? Jeszcze, dobra, sadzimy niegrzeczne zoła. Ojej. Hop. Dobrze. Huhuhu. Nasza kopułka. Baza rozwalona. O! Co to jest? Czy to mnie zaatakowało? Dobra. Najpierw ja bym się wyleczył. Nie za bardzo widziałbym się w formie zabitej teraz aktualnie. A mamy dużo nasionek, to czemu nie? Hop. Patrzmy, nasz piękny, malutki paseczek zdrowia rośnie. Okej, powinno wystarczyć. Jeszcze polecę zobaczyć w tą jaskinię, bardzo interesujące jest. Hop. Before you go, Leon, I've been checking out all this data you collected. It's pretty crazy. There are many mysteries, yes. I may be starting to understand how Left Cavern works. Art says you like being alone, but if you ever feel like chatting about the cave or whatever, stand still for a moment at the top of this quartz peak. That's where reception is best. We don't have to chat, but I'd like to. I'm curious about what's going through your head. Błaga, żeby ta gra nie zamieniła się w jakiś randkowy. A, dodatkowa jaskinia. Tak myślałem. Zawsze trzeba zaglądać w dodatkowe komentarze. Zawsze jest coś ciekawego. Ale nie, mam nadzieję, że to nie zamieni się w jakiś symulator randkowy. Uff, ciarki po prostu poleciały. Rozejrzyjmy się, co jest w tej jaskini. Tak sobie zajrzyjmy na mapę i zdaje mi się, że tam będzie... Znajdziemy tutaj znowu te duże, wielkie coś. Kawałek dużego, wielkiego czegoś. Czemu by nie zwiększyć biomasy tutaj? Nie mam nic przeciwko. Hop. Jeszcze raz przyjrzę się mapie. Interesujący mniejszy tunel. Zajrzymy. To jest ten? Nie. To będzie... No, nie wiem co to jest. No nie, to przekopmy się. O! Kolejny fragment chyba tego dużego. To sadzimy, czemu? Hop. Alert! I have detected a transmission from another camera module dispossessed by Octo. Co to jest? Nie za wiele widzę. Jakieś robaki? No! They are composed of mineral matter. An exemplary life form is composed of organic matter. Rock formations in the shape of unknown life forms. I can see why Octo was interested. I would like to examine these up close.
I have marked the source location on your map. Czekaj, czy to jest daleko? W zupełnie innym kierunku. Ale chyba i tak tam dojdziemy, patrząc. Ta gra jest dość liniowa, więc pewnie prędzej czy później tam dojdziemy. Hop. Błąd. Te duże wody nie dają kur... zmarnowałem. Te duże wody na stworzone na wzbogaconej ziemi, one dość... marnują trochę jednak tą... biosferę. O, co to się dzieje? Zabiliśmy to? Nie. Czy to je? I co to w ogóle jest? Okej. Pewnie zaraz Art nam tu wleci i... zabijmy to. Co mi tam? Wszędzie roślinki. Mamy bardzo dużo dostępnych tych nasion zielonych, więc czemu by nie zasadzić je? Mają bardzo duży poziom biomasy tworzonej. Mhm. Tu jest jeszcze więcej. Aha, dużo. Ten otwór kojarzy mi się z portalem, który słyszycie w tle. Jakby wieżyczki te strzelające, słyszalne w tle.